Siema. Nadszedł ten dzień, gdzie wrzucą w końcu Q&A ze mną. Przede wszystkim chcę was po prostu przeprosić, bo mówiłem, że wrzucę je ponad tydzień temu na 10 tysięcy subków. Natomiast no, kwestia była taka, że pojechałem na zawody, nie byłem w stanie tego zrobić realnie. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, bo wiecie, no mimo wszystko zawsze staram się dla was robić jak najlepszy content. Czasami jestem poza domem, na zawodach, nie jestem w stanie tego robić. Natomiast teraz mam dłuższą przerwę od grania w szachy, także mam nadzieję, że codziennie będzie się wrzucał jakiś ciekawy film, który was zainteresuje. Co więcej, zanim jeszcze przejdziemy, to naprawdę wielkie serce dla was. Nie spodziewałem się takiego odbioru. Wow, 10 tysięcy to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz nawet troszeczkę więcej, także dzięki. Naprawdę czekam na wasze propozycje, co chcielibyście zobaczyć na kanale, czego nie chcielibyście widzieć i tak dalej, bo wy jesteście odbiorcami i tyle. Także okej, okay, lecimy. Pierwsze pytanie, które przewijało się bardzo, bardzo często i postanowiłem kilka pytań tak jakby zbić w jedno pytanie. A mianowicie, czy znam Mariancello, czy znam Szachusia, czy znam Dawida Czerwa, czy znam Bartka, czy znam każdego innego szachistę, który tworzy content, czy to na Twitchu, czy na YouTubie? I odpowiedź brzmi: oczywiście, że znam. Może jednych bardziej, drugich mniej. Natomiast wszyscy myślę, że się znamy. Najmniej z tych wszystkich osób znam Mariancello, ponieważ no, nigdy się chyba z nim nie widziałem. Natomiast wszystkich innych, czyli Szachusia, Dawida Czerwa, znaczy z Szachusiem też nigdy nie rozmawiałem. Natomiast jeśli chodzi o Dawida Czerwa czy Bartka Rudeckiego, no to znamy się i myślę, że się lubimy. I czy kiedykolwiek z nimi zagram? I to jest w sumie dobre pytanie, to znaczy ja jestem bardzo otwarty na propozycje, to znaczy jeżeli ktoś chce ze mną zagrać, ja bardzo chętnie sobie rozegram taki meczyk. No bo wiecie, według mnie to jest fajne, takie kolabo są bardzo, bardzo fajne do oglądania, więc jeżeli ktoś chciałby ze mną sobie pograć, nawet spoza takiego świadka szachowego, wspominaliście o Grafie, którego pozdrawiam, bo jest totalnym koksem, no to ja bardzo chętnie chciałbym sobie z taką osobą pograć, porobić coś razem, także czekam na propozycje. I tutaj też jedna taka bardzo ważna rzecz, bo która też się, myślę, trochę wiąże z danym pytaniem, a mianowicie, czy na przykład ja rywalizuję jakoś z resztą z tych osób, które tworzą content, czy to na YouTubie i na Twitchu. No, ja zawsze do tego podchodziłem w ten sposób, że wiecie, tort jest na tyle duży, że każdy z nas znajdzie sobie w nim miejsce i ja bardzo kibicuję wszystkim osobom, które tworzą. Jeżeli ktoś z moich widzów jeszcze nie subskrybuje, czy to Dawida, czy to pana Szachusia, czy nawet Mariancello, chociaż pewnie jego każdy subskrybuje, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, no bo po prostu tworzą dobrą rzecz i każdy z nas mniej lub bardziej, ale chce sprawić, że więcej osób będzie grało w szachy. I tyle. Także kolabo bardzo chętnie. Wszyscy twórcy szachowi są po prostu koksami. Drugie pytanie, czyli czy z szachów można się utrzymywać i ogólnie co robię poza szachami? Więc generalnie to też trzeba podzielić na dwie części według mnie, ponieważ z jednej strony z samych turniejów nie jesteśmy w stanie się utrzymywać. To znaczy, jeżeli ktoś nie jest arcymistrzem, to raczej ma bardzo duże problemy, żeby utrzymywać się z szachów, ponieważ nagrody wynoszą kilka stówek, czy czasami na większych turniejach kilka tysięcy, natomiast wiecie, nie można zrobić czegoś takiego, że żyjesz tylko z szachów, ponieważ no, nie zawsze jesteś w stanie zagwarantować sobie wygrane w turniejach. Szachy to jest sport, nie zawsze się wygrywa. W szachach, jak jest nagroda więcej niż 300, to się ludzie potrafią zjeżdżać z drugiego końca Polski, bo kalkuluje im się wydać 100 zł za paliwo i 200 włożyć do kieszeni w przypadku wygranej. Dlatego gorzej jeszcze, jak na przykład jest to blisko Ukrainy, to jeszcze przyjadą prosy z Ukrainy, ale nie takie prosy typu FM, tylko prosy typu arcymistrz, bo on pojedzie po te 300, bo u niego to jest te, no dużo tych, nie wiem, pesos kolumbijskich, które chrywny tam mają, no dużo tych hrywien. Więc bardzo mało osób, wydaje mi się, że może sobie żyć z szachów, jeśli chodzi stricte o wygrywanie turniejów, natomiast można się z szachów utrzymywać na przykład prowadząc zajęcia szachowe, streamując, nagrywając na YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. No i ja mam to szczęście, że tak miło mnie odebraliście, że ja mogę się po prostu z tego utrzymywać i właśnie to czynię. Daję zajęcia szachowe, mam jeszcze kilka pomysłów na rozwój, które mam nadzieję, że wypalą.
Także mogę się z tego utrzymywać, jestem zadowolony i spełniam marzenia, o czym będzie troszeczkę później. Okej, trzecie pytanie, które też wielokrotnie się powtarza, czy to na streamach, czy to pod filmikami na YouTubie, a mianowicie, czy Jan Krzysztof Duda ma szansę na Mistrzostwo Świata, czyli na detronizację Magnusa Carlsena? I to jest bardzo trudne pytanie, nie jestem jasnowidzem, natomiast gdybyście się mnie zapytali o to jeszcze 3 miesiące temu, odpowiedziałbym, że raczej nie ma szans, ponieważ Janek miał taki okres w szachach, gdzie trochę mu ranking zaczął spadać i brakowało tego, jak to się mówi, błysku w oku, który sprawiał, że on był takim bardzo, bardzo dobrym koksem. Natomiast ostatni Puchar Świata pokazał, że on naprawdę może bardzo wiele osiągnąć. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za Janka, bo uważam, że jest totalnym szefem. I szczerze mówiąc, on ma taki styl gry, że faktycznie ma szansę rywalizować z każdym. Czy zostanie mistrzem świata? Dałbym na to mniej niż kilkadziesiąt procent szans, natomiast na pewno te szanse są niezerowe i jeżeli będzie tak działać, jak działa, no to myślę, że wszystko jest w zasięgu ręki i na to liczę i no mówię, trzymam za niego mocno kciuki. Kolejne pytanie, które jest dość ciekawe, chociaż pewnie dotyczy trochę starszej części widowni, a mianowicie w jaki sposób uczyć grać dzieci grać, w jaki sposób powinniśmy uczyć grać w szachy dzieci małe. I według mnie nie może. To jest, wiecie, no ja nie mam dzieci, ja jestem jeszcze w miarę młodym człowiekiem, natomiast to, co moje doświadczenie mówi, to na pewno jest to, że nie można dzieci do szachów zmuszać. Jeżeli chcecie dziecko nauczyć grać w szachy, to musicie pokazać mu to jako zabawę, w której będą się fajnie bawić i rywalizować i tak dalej, a nie jako coś, że wiecie, ja byłem szachistą i chcę, żeby moje dziecko grało w szachy, sieć nad szachami i się będziesz nudzić. Znałem dużo ludzi, którzy praktykowali takie podejście, no i bardzo mało z tych dzieci zaczęło faktycznie później grać w szachy. Zresztą nawet Monika Soćko podczas jednego z wywiadów, no, mam nadzieję, że kojarzycie panią Monikę z najlepszą polską szachistką, może nie rankingowo, ale wiecie, ona mówiła, że jej dzieci też nie grają w szachy, to znaczy ona nigdy nie chciała tych dzieci zmuszać do grania w szachy i to wam polecam. Jeżeli dzieci złapią tego bakcyla i polubią szachy, super. Natomiast jeżeli nie, no to nie polecam wam czegoś takiego robić, no bo po prostu te dzieci się zniechęcą. Jak odniosę się do zdania Dawida Czerwa, który mówi, że London jest słaby? Przez długi czas bym się z nim nie zgadzał, natomiast ostatnio, gdzie faktycznie, jak to się mówi, London mi nie oddaje, no to muszę się trochę zbliżyć do tego zdania. Nie mogę powiedzieć, że system londyński jest słaby, natomiast na pewno jest to coś, na czym nie można budować swojego repertuaru. Dużo lepiej jest po prostu trzymać to jako taką tajną broń, gdy na przykład nie wiemy, co zagrać. Tak bym powiedział. Jacy są najlepsi szachiści, z jakimi grałem? Dwie partie są dodane na YouTube'a, czyli moja partia z Darkiem Świerczem, który ma aktualnie ponad 2600, chyba 60. No i partia z Janem Krzysztofem Dudą, którą zremisowałem. I z Jankiem ogólnie grywałem stosunkowo często, to znaczy mam z nim kilka partii w życiu, natomiast to były partie, gdzie ja miałem na przykład 12 lat, a on miał 9, także wtedy jeszcze nie był najlepszym szachistą w Polsce, ani tym bardziej jednym z najlepszych szachistów na świecie. Natomiast jeśli chodzi o takich dobrych arcymistrzów, na przykład poza polskich, z którymi grałem, no to chyba najwyższy ranking posiada Jufa Daniel. Około 2600, no grałem z nim czarnymi 2 lata temu i zniszczył mnie chyba w 20 ruchów, także no jest jak jest, widzowie, co wam mogę powiedzieć. I kolejne pytanie, o którym, jakby to powiedzieć, wiele osób zadawało to pytanie w różnych, tak jakby, konfiguracjach, więc zrobiłem z tego jedno pytanie, które brzmi: czy lepiej zacząć grać w szachy w wieku 10, 16 czy 25 lat? I prawda jest taka, że im szybciej zaczniecie, tym lepiej. Osoby teraz zaczynają grać w szachy mając nawet 4-5 lat. I to jest spoko, no bo wtedy mamy po pierwsze najbardziej chłonny umysł, po drugie najwięcej czasu, żeby faktycznie tymi szachami się zajmować. Natomiast to absolutnie nie jest tak, że ktoś, kto zaczyna w wieku 16 czy 25 lat, nie może być dobrym szachistą. Oczywiście, nie oszukujmy się, raczej arcymistrzem osoba, która ma 20 lat i zaczyna grać w szachy, no raczej nie zostanie. Natomiast żeby dobrze się bawić, nie trzeba być arcymistrzem. Zresztą ja jestem najlepszym tego przykładem. Jestem marnym CM-em, a jednak szachy nadal sprawiają mi bardzo dużą przyjemność, ale to też ze względu na was, no bo mam bardzo miłą widownię i tyle. Więc jeżeli chcecie się bawić szachami, to się nimi bawcie i nie patrzcie na rankingi, ale nie róbcie czegoś takiego, że na przykład stoicie na rankingu 600 i przez rok stoicie na rankingu 600, bo to znaczy, że nie uczycie się na swoich własnych błędach, a tak robić nie wolno. Jakie jest moje najgorsze i najlepsze wspomnienie związane z szachami? I jeśli chodzi o najlepsze wspomnienie, to wydaje mi się, że jest to rok 2011, kiedy pojechałem na turniej do Rewala.
Ten turniej już niestety nie jest rozgrywany, natomiast wtedy, mając lat 16, wygrałem Open B, wygrałem 2000 zł. Nie spodziewałem się, że tak dobrze mi pójdzie wtedy, to, no wiecie, to są duże pieniądze, wtedy to były jeszcze większe pieniądze, więc bardzo, bardzo się cieszyłem i to jest, jeżeli tak w przekroju całej kariery, to myślę, że to jest mój najlepszy taki turniej, gdzie zrobiłem najwyższy ranking, biorąc pod uwagę, od jakiego rankingu startowałem, no a poza tym wygrałem kaskę, a kaska zawsze jest spoko. Natomiast najgorsze moje wspomnienie to zdecydowanie rok 2007, gdy grałem na Mistrzostwach Polski do lat 12 w szachach błyskawicznych. Miałem 7 z 7, w 8 rundzie przegrałem partię, gdzie przeciwnik miał samego króla i gońca, czyli jakbym wszystko podstawił, to bym wygrał, to bym zremisował partię, bo przeciwnik nie miał materiału matującego, natomiast ja zrobiłem nieprawidłowe posunięcie, przez co przegrałem, przez co się załamałem, przez co nie wygrałem Mistrzostw Polski i skończyłem na 7 miejscu. Zdarza się. Czy każdy może zostać arcymistrzem? Według mnie nie. Według mnie, jeżeli masz ranking 1000 albo nawet 2000 w wieku 20 lat, to arcymistrzem nie zostaniesz. Natomiast każdy może uzyskać tytuł międzynarodowy. Według mnie wbicie 2200 rankingu to nie jest żadne osiągnięcie. Ja wiem, jak ja gram. Wiem, że to tak jakby głupio brzmi z moich ust, ale faktycznie osiągnąć mój poziom może według mnie każdy. Po prostu ja nie ćwiczę w ogóle szachów, więc jeżeli ktoś by się zaparł i ćwiczył szachy, no to byłby totalnym koksem. Według mnie CM jest do zdobycia zawsze. Czy wygrałem kiedyś hajs na zawodach? Zgadza się, o tym już wspominałem, natomiast bardzo często są zawody rozgrywane jednodniowe, na których mogę sobie jechać i tam powiedzmy czasami wygram stówkę, czasami wygram dwie stówki. Mój ostatni pieniężny turniej to był Poznań, z którego partie są też na kanale. Tam wygrałem 400 zł za 8 miejsce, więc to są takie powiedzmy parę stówek, zawsze można sobie to robić, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest możliwe granie na moim poziomie i utrzymywanie się stricte z turniejów. Co lepszego niż skoczek? Jestem studentem, znaczy już skończyłem studia, ale ekonomicznej uczelni i tam zawsze mówili, że w takich pytaniach odpowiada się to zależy. I faktycznie tak jest. Co do zasady goniec jest lepszy, ale jak jest zamknięta pozycja, to skoczki też są spoko. Kto mi pokazał szachy? Szachy pokazała mi najważniejsza osoba w moim życiu prawdopodobnie, czyli mój tatuś, który grał sobie z moim starszym i jeszcze starszym bratem, bo mam dwóch starszych braci. Grywali sobie, ja tak stwierdziłem, w sumie to fajnie, że sobie grają i też zacząłem grać. Natomiast tata przez długo już potem nie grał, bo okazało się, że jak 8-letni syn go ogrywa, no to już trochę mu się nie odechciało grać w szachy. Kolejne pytanie, czy takie bardzo ogólne i co będzie dalej z moim kanałem? To takie, wiecie, ułożyłem to w ten sposób, ponieważ kilka osób się tam pytało, jakie mam plany i tak dalej, więc dalej co z tym kanałem, drodzy widzowie? I z kanałem dalej będzie to, co było. To znaczy, jeżeli będą jakieś ciekawe turnieje, typu FIDE World Cup, albo nie wiem, Carlsen z Nepomniachim mecz o Mistrzostwo Świata, no to będę je starał się analizować na bieżąco. Natomiast w międzyczasie, no to wiecie, różne eventy, w których bierałem udział, typu treningi z Guciem, czy jakieś inne rzeczy ze streamów, będę starać się wrzucać. A ponadto planuję zarobić jeszcze kilka serii, typu zobaczycie jakich. Powiedzmy, że to chwila jeszcze będzie tajemnica. Natomiast chcę się też skupić na takim edukacyjnym kontencie, ponieważ skończył się speedrun. Wiem, że to była seria, która bardzo wam się podobała, więc będę coś w tym działać, żebyście jak najlepiej grali dzięki mnie w szachy. Takie mam marzenie. No i cóż, mam nadzieję, że się uda. Wiem, że w ostatnim czasie trochę rzadziej filmy wrzucałem, ale to się zmieni. Teraz będą codziennie. Mam nadzieję, że już do końca mych dni. Czy Dawid Czerw istnieje? Pojawiło się pytanie i na nie mogę odpowiedzieć bardzo szybko, że oczywiście Dawid Czerw nie istnieje. Dawid Czerw jest wygenerowanym hologramem, który po prostu gra przez internet w szachy. Ja nie istnieję tutaj, widzowie. W sensie... Jak wyglądał mój progres szachowy? I to też jest ciekawa sprawa, ponieważ ja przez 8 lat, czy przez 6 lat stałem na rankingu 2000. I dopiero jak zacząłem ćwiczyć trochę szachy, to wbiłem to 2200. Także ranking szachowy u mnie stał od bodajże wieku 15 do wieku 23 lat na poziomie 2000. I dopiero potem wbiłem trochę wyższy ranking. Ile mi zajęło wbicie drugiej kategorii? To w sumie jak ja zacząłem grać w wieku lat 8 w szachy, pojechałem na pierwszy turniej, to w wieku lat 9 już miałem drugą kategorię. Ja zacząłem na pierwszym czy drugim turnieju, na jakim grałem, wbiłem czwartą kategorię, a potem
wbiłem już drugą kategorię na mistrzostwach makroregionu, czyli dość szybko mi to poszło. I w sumie tutaj przejdę też do takiego kolejnego pytania, które się pojawiło, ale pomyślałem, że odpowiem na nie teraz, a mianowicie, czy jeśli przyłożyłbym się w 100% do szachów od początku mojej kariery, to czy osiągnąłbym coś wielkiego? Prawdopodobnie Janem Krzysztofem Dudą bym nie został, natomiast wydaje mi się, że miałem talent, który został troszeczkę zmarnowany, ponieważ ja nigdy nie miałem trenera, który faktycznie nauczyłby mnie porządnie grać w szachy, więc wszystko, co osiągnąłem, no to jest moja powiedzmy praca, której za dużo nie było. Także gdybym się na przykład urodził w jakiejś Warszawie i trafił pod skrzydła potężnego trenera jakiegoś 2500-2600, to myślę, że osiągnąłbym dużo. Na pewno byłbym FM-em, myślę, że IM-em też spokojnie, kto wie, czy nie arcymistrzem. Natomiast to jest wróżenie z fuzów. Może by mi się wtedy szachy nie podobały i bym przestał grać. Nie wiadomo, więc ciężko powiedzieć. Natomiast mam takie wrażenie, że trochę w pewnym momencie szachy odpuściłem i dlatego jestem tu, gdzie jestem. Kto jest moim ulubionym szachistą? Moim ulubionym szachistą jest Magnus Carlsen, natomiast jeśli chodzi o polskich szachistów, to bardzo lubię wszystkich, natomiast takim moim ulubionym jest oczywiście Jan Krzysztof Duda. Ile rankingu ma moja dziewczyna? Moja dziewczyna ma ponad 1800 elo, także na tych okolicach się kręci, ale gra dobrze, potrafi mnie czasami ograć, także spoko, jestem z niej dumny. I ostatnie pytanie, jeśli chodzi o szachy, to jakie są moje cele szachowe oraz marzenia. I jeśli chodzi o szachowe cele, no to chciałbym wbić 2300. Nie będę kupować FIDE Mistrza, ponieważ uważam, że łatka centymetra już do mnie na tyle przylgnęła, że jest to po prostu fajne. Natomiast chciałbym mieć to 2300, chciałbym po prostu potrenować. Chcę sobie znaleźć porządnego trenera, który będzie mógł mną pokierować i w jakiś sposób naprawić moje błędy w grze. Więc to są moje szachowe cele. Natomiast jeśli i jeszcze a propos moich szachowych celów, to chcę, aby każdy z was grał dzięki mnie lepiej w szachy. Natomiast jeśli chodzi o marzenia, no to właśnie się spełniają, no bo zawsze chciałem po prostu zajmować się szachami mniej lub bardziej profesjonalnie. Znaczy, nie wiem, czy profesjonalnie to jest dobre słowo, natomiast zawsze chciałem dzięki szachom się móc utrzymywać i dzięki wam mogę to zrobić, także wielkie dzięki dla was, bo spełniacie moje marzenie. I teraz przejdziemy sobie do kilku takich krótkich pytań już na koniec, niezwiązanych do końca z szachami, czyli jakie są moje inne zainteresowania i tak dalej, więc moimi innymi zainteresowaniami nie ma ich za wiele, tak szczerze mówiąc, natomiast bardzo lubię oglądać piłkę nożną, kibicuję pewnemu klubowi, mam nadzieję, że widać, z Liverpoolu, także jestem wielkim fanem Liverpoolu, staram się oglądać wszystkie mecze, jeżeli tylko mi czas pozwala. I mam nadzieję, że znowu będą kosić tak, jak to miało miejsce ostatnimi latami. Jeśli chodzi o inne zainteresowania, to też jestem piwniczakiem, nie ukrywajmy. Jestem piwniczakiem, który lubi grać w gry. Nie jestem jakimś wielkim fanem aktywności fizycznej, chociaż powinienem prawdopodobnie już niedługo nim zacząć być. Lubię sobie pograć w jakieś różne gierki, no i spędzam raczej czas będąc u siebie w domu, szczególnie, że teraz mamy taki okres, jaki mamy. Czy gram w LoL'a? I jeśli tak, to jaką mam rangę i jaka jest moja ulubiona postać? Gram w League of Legends, ostatnio trochę rzadziej, no bo zajmuję się innymi sprawami, natomiast grywam czasami. Moja ranga to jest chyba Gold 2 albo Gold 3, także no jestem trochę lepszy w szachy niż w League of Legends. I ulubionej postaci w sumie nie mam, kiedyś był to Twitch w lesie, ale ostatnio no nie oddaję, więc raczej nie mam ulubionej postaci, gram w dżungli, no i sobie pykam, ale bardziej casualowo, żeby zabić czas. No i ostatnie pytanie, czyli kto wygra Ligę Mistrzów? Oczywiście w Ligę Mistrzów wygra Liverpool. No i cóż. Dobra, myślę, że większość pytań, które mogliście mi zadać, no to odpowiedziałem. Jak widzicie, filmik ma prawie 20 minut, także mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Jeszcze raz wielkie dzięki za te 10 koła. Jeszcze raz wybaczcie za to, że troszeczkę ostatnio rzadziej te filmy się pojawiały. Nie będzie to już miało miejsca. Dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że taka seria też czasami wam się podoba. Trzymajcie się cieplutko. No i siemanko.